Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rafał. Ze mną jest Kacper, który nie gra ze mną, co? Dzisiaj gramy sobie w Loadout. Zagramy sobie jeden meczek. Jeżeli nie wiecie, co to za gra, to zachęcam do przeczytania. W opisie macie link do gry i możecie sobie sprawdzić. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Dobrze. 20 sekund do rozpoczęcia gry. Co tam powiesz, Rudy? Nic. Czemu? Bo tak. Ale ty jesteś niemiły. Gnoju. Co masz do tego, co? Tak. Masz coś do tego? Wszystko mam do tego. Rasisto? Tak. W ogóle gramy 3 na 4 i pewnie przegramy. Bo ja jestem w drużynie, a to daje minus 50 oczywiście punktów. Gdzie minus 50, minus 100. No, dokładnie. I to nie tylko w tej grze. To w każdej grze. Smutno mi z tego powodu. No. Ale my się tym nie przejmujemy. Lecimy dalej. I tak, jesteśmy sobie takim czymś. Są ogólnie inni gracze już czerwoni. I my mamy się z nimi zmierzyć. No, to tak to wygląda, tylko tu nie tylko chodzi o to, żebyśmy się nawzajem tak obili, tylko właśnie przejmowali punkty. Nie chciałem tego podnosić. Głupi jestem jakiś. Ja chcę swoją broń. Nie ma mojej broni. Jest moja broń. No, dobra. To fajnie. Dobrze się bawisz, gro? Mam taką nadzieję. Tak jak mówiłem, link do gry macie w opisie. Gra mi się strasznie, przynajmniej mi się strasznie podoba. I oczywiście strasznie ją polecam. Biegniemy do C. Dobra, C już jest przejęty, to lecimy na B. Tu jest B. Szybko lecimy. Lub... Da się? Da się. Okej. Okay. Mamy... Co nam przejmują teraz? Szybko, lecimy. Dobra, jest pierwszy kill. Dobra, lecimy na C. Dobra, już przejmujemy sobie punkcik. Także sympatycznie, dobrze, już mamy. A nam teraz przejmują, także biegniemy dała. Gra jest ogólnie, moim zdaniem, bazowana na Team Fortress 2, tylko że mamy widok z jak to się nazywało, z tyłu kamery, czyli F2P czy coś takiego. No, z trzeciej osoby, no tylko że zapomniałem, jak to w skrócie. F2P to chyba jest właśnie z tego First Person. Dobra, mniejsza. Przejmujemy A sobie. No i ogólnie, jak widzicie, grafika jest strasznie podobna do znanego Team Fortressa, ale no, moim zdaniem gra jest trochę bardziej rozbudowana, ale ma też swoje wady w porównaniu do Team Fortressa, ponieważ na przykład tutaj tworzymy swoją broń. No, nie gramy... Oj, nie gramy bronią... która jest już narzucona na pierwszy ogień, tylko gramy bronią, którą sami sobie zrobimy. Podczas rozgrywek właśnie możemy tu sobie odblokowywać różne rzeczy potrzebne do ulepszania broni. Ja właśnie mam taką, ale na przykład oni mają rakietową i właśnie zaraz... ale wracając, tu mamy ammo. Wracając do systemu gry. System gry naprawdę w porządku. Od 10 levelu możemy grać w turniejach. Tak, tu są turnieje też. I moim zdaniem turniejów brakuje też w Team Fortressie, aczkolwiek to było trochę dziwne, bo tak w Team Fortressie trochę turnieje by były dziwne. Tam Kacper też komentuje, że tak, a tu na trzeba jeździć. Czemu on też nie jest?
mniejsza. Przejmujemy. A będzie nam nagrać? Będziesz. W ogóle nie słychać. Tak, słychać. Znaczy nie wiem, ustawiłem, że niby cię było... Znaczy na pewno jest ustawione, a nie wiem, czy będziesz głośny czy cicho. O nie, dobra. Ogólnie, aha, jesteśmy ostatni. To fajnie. 2-3. To fajnie. Ale to dlatego, że gadam cały czas. No i co by tu jeszcze? Na pewno jest to też, że jest tylko jedna ranga gracza, znaczy ranga. W tym Fortressie na przykład mamy grubego i tak dalej, a tu mamy tylko jedną postać, którą możemy modyfikować, ale z tego co wiem, to tylko wygląd możemy w niej zmieniać, także to też jest trochę takie jednak słabe, moim zdaniem, choć no tak ładnie. Asysta. Tak, jesteśmy drudzy. Biegniemy na A. Ale myślę, że nawet i bez tego gra jest całkiem w porządku. Są te... Można stworzyć tu swoją drużynę. Tak, bo jak są rankedy, to można stworzyć swoją drużynę. Można grać przeciwko botom. I jest... jeszcze dokładnie nie wiem, jak działa matchmaking w tym, ale mam wrażenie, że to działa na zasadzie, bo tu chodzi ogólnie o to, że nie jest tylko jeden tryb, jest wiele innych trybów. Na przykład tu mamy przejmowanie punktów, a są też odbieranie młotów czy czegoś i różne tego typu. I się zastanawiam, jak to działa, bo zawsze to jest losowe bardzo, jak wybieramy. Może w turniejowych, ja dopiero mam trzeci level albo drugi, to może w turniejowych to właśnie jakoś działa, że możemy wybrać, a w takich zwykłych rozgrywkach chyba to działa tak, że daje nam losowo, ale też nie jestem pewien, i to chyba właśnie przegramy to, jakieś nam ten punkt jakieś tu idę, może będą punkty miał. Spoczko. Oj, rzuciłem grę na to przez przypadek. W ogóle nam przejmują, gdzie jest A? Tam jest A. Dobra. Lecimy sobie na A. Tam mamy z koleś, ale nie zdołam w niego trafić. Ogólnie na dole macie czas gry, jaki pozostał. Tak? Dobrze mówię? Tak, jaki pozostał. No i co? Że chodzi tylko o odbieranie punktów, albo o odbieranie tych młotów. Ogólnie zauważyłem, że gra o młoty jest krótsza, bo trwa 8 minut tylko, a tutaj jednak trwa to o wiele dłużej. Jestem ciekaw, czy się zmienia, jak przyjmiemy punkt, czy czas się wydłuża, czy coś w tym stylu. Nie, mecz się zakończył. Okej. O, zwyciężyliśmy, spoko. A więc przypominam, że na dole jest link do gry. Zapraszam serdecznie. No i co? I będziemy jeszcze kończyć? Nie, jeszcze wam pokażę, jak działa system tworzenia tych broni i tak dalej. Także zaraz wam to pokażę, tylko niech się załaduje. Nagroda dzienna. Wybieramy sobie to. Okej. Średnio. Który ma level? Gdzie to pisze? Tu. Drugi. No, tak jak to... No, czyli dopiero jesteśmy w drugim levelu. Poziomie, znaczy się. Nie chcę już grać. Rośnikarstwo. I tak. I tutaj możemy sobie... tworzyć nową broń, na przykład utwórz broń SA, zrobimy sobie, żeby tak było szybko. I tu mamy do wyboru różne, możemy sobie tworzyć te bronie, wymieniać to wszystko, jest tyle modyfikacji, a to jest dopiero taka w miarę nowa gra, także ja mam akurat, z tego prawie nie korzystam, to była pierwsza broń. I tu mamy tą garderobę, o której mówiłem wcześniej, czyli zmienianie postaci. Nie wiem, czy to coś dodaję zaraz. Teraz sprawdzimy sobie. Nie znają, chyba nic nie zmienia. Tak, to tylko daje ten wygląd. Także mi się wydaje, że nie warto. Schowek. Co mamy w schowku? W sumie to nigdy... Aha, no to tu są statystyki, podsumowania i tak dalej. Bierzemy sobie awatar ten. Przykład, że w rozwoju to chyba to jest. Kiedy coś zdobyliśmy, jak to się rozwijało. No i w sklepie mamy sklep, możemy tu
szybkie zdobywanie expa, wyrzeczenie slota na broń i awatary sobie kupować. No i co, no i to na tyle. Na dole jest łapka w górę, jeżeli byście chcieli. Kacper, pożegna się. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może już z tym głąbem, gnojem, bo nie chcę kupić, nie chcę tego ściągnąć. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.